że nastąpi po prostu reaktywacja, takie chwilowe po prostu wskrzeszenie składu białostockiego składu bracia i siostry SS, właściwie stworzonego przez, myślę, że przede wszystkim przez Piotra, tutaj archiwizującego to wydarzenie, jak to właśnie Monia mówi, tętnice Białegostoku. Tak. I w tym momencie zaśpiewamy to w takim składzie właśnie jak widać, ale też jakby śpiewała z nami Ida, tutaj siostra właśnie SS, czyli siostry Sierakowskie. Ja w tym składzie grałam na perkusji, no ale teraz już nie będę się, że tak powiem, zapomniałam wszystkiego. Także dzięki, słuchajcie, za zaproszenie, dzięki Irkowi, bo to Irkowi, też Luizie. Luiza jest tutaj osobą, która współorganizuje to wydarzenie, osobą właśnie taką niezwykle wrażliwą na cierpienie zwierząt, ale też jakby właśnie takich bezbronnych istot. Także właśnie tak to wygląda. Dzięki, Asiu. Chyba było słychać. Już dobrze jest. Tak, może zrobimy jakąś, słuchajcie, krótką próbę, żebyście dobrze były też słyszalne. Tak. I mówcie na mikrofon, jak nas witajcie wszyscy. Zacznijcie coś, żebyśmy mikrofonami mogli się rozmawiać. Dobrze słychać wokale? Słychać nas? Na pewno? Ja poproszę wokal głośniej. Perkusistę? On teraz idzie! Gdzie jest?
spokojnie, nie ma kiedy. Jeszcze na głodzie słabo się gra. Tak. Thank you.
Chociaż ludzie to też zwierzęta. Właśnie jesteśmy połączeni chyba. Dokładnie, no, dokładnie. Słuchajcie. A tutaj jeszcze mamy tętnicę Białegostoku Piotra Znelińskiego, autora tekstu! Brawo! I założyciela naszej formacji, bracia i siostry SS, z którego repertuaru pochodzi oto to nasza piosenka pod tytułem Futro. Futro, dokładnie. W wykonaniu Paweł Dziękujemy za gościnne granie. Dziękujemy bardzo, ale nie żegnamy się jeszcze. Dlatego, że mamy tutaj taką niespodziankę. Mianowicie, jest z nami egzemplarz numer 8. To jest egzemplarz płyty braci i sióstr SS. Absolutnie unikatowy egzemplarz, który został nagrany na festiwalu Biały Orzeł. Na festiwalu. Rok na bagnie, tak. To w ogóle rekordowo szybko nagrana płyta, bo rozpoczynaliśmy koncert Rok na bagnie, nagraliśmy tą płytę i sprzedaliśmy, a to jest jedyny egzemplarz, który został. Także naprawdę jest tak. I z tego, co po prostu widzieliśmy na własne oczy, to jak są organizowane te imprezy punkowe, na przykład w zmianie klimatu, to przyjeżdża taki sklepik i tam te płyty są chyba nawet po stówce. Ale wiemy, jak jest, że to nie jest tak łatwo, dlatego
chcielibyśmy rozpocząć licytację. No dobra, rozpoczynajmy! Sto po raz kierowniku. Miejmy sto za sobą. Znaczy, nie, ale dlaczego 100? Właśnie jest pomysł, był pomysł, żeby zacząć od 40, ja zaproponowałam 50. Myślę, że to jest taka scena naprawdę przyzwoita i myślę, że znajdzie się jakaś osoba. Ale on chce dać 100. Dobrze, no to można przebić od razu ze 100. No. 100 po raz pierwszy, 100 po raz drugi, 100 po raz trzeci. Zabrane! Uwaga, czyli jest tutaj z nami obywatel, który chce dać stówkę, tak? Tak. Uwaga, proszę Państwa, 100 zł po raz pierwszy. Czy znajdzie się wyższa oferta? Chcę powiedzieć, że ta płyta na pewno przyniesie 150. A na co idzie kasa? Kasa idzie na zwierzęta. Co z tymi zwierzętami? Dokładnie, nie mają futra i muszą sobie kupić nowe futro, nie? Tak. Które dużo kosztuje. Tutaj ja myślę, że... najdroższe. Więc tak, 150, tak, mam tu cenę? Tak. 150 po raz pierwszy. Może by coś opowiedzieć w międzyczasie, jakąś historię. Pan chciał powiedzieć? Ja bym chciał. No. Ja dostałem w łeb i się nauczyłem życia. O. Dostałem w łeb, pizdę dostałem, także historię. Po prostu ktoś uderzył mi z tyłu w tył głowy, baseball batem, albo łomem, albo skarpetą zdrobnym, nie wiem, ale się dowiem. Ja wiem, co mi uderzył, ale to nieważne jest. Ale rozumiem, że jesteś w pełni świadomy. Jestem, kurwa, jestem! Ja wychodzę, ma być do 300 zlicytowana na... Zaraz, czyli 150 po raz pierwszy. 300? 150... po raz... No i wyszedł nasz pan. 160! 160! 160? Okej. Okay. Słuchajcie, 160. 170 to jest ładna cena. Bo słuchajcie, 1,7 to jest 8, to jest numer 8. 8 przynosi szczęście, w numerologii to jest jakby... bogactwo, nieskończoność. Także jakby 170 po raz pierwszy. 170. Pan chyba wyszedł na chwilę, ale nie wiem, czy na chwilę chcę wrócić, czy... 180 po raz pierwszy. 180 po raz pierwszy. Nie. 170 po raz pierwszy. No będzie potem trzeba go ścigać. 170 po raz drugi. Emocje rosną. Ale niech się tutaj pojawi 170 ta osoba, która dała... Tak, ale wydaje mi się, że zasady licytacji są jednak takie, że trzeba być na niej obecnym. No tak. No właśnie. W sumie tak, jakby dało by się, nie? Raz licytowała. Ja jestem obecny. Okej, no to jeżeli tutaj jakby mamy obecnego... Jesteście świeci. No bo właśnie no, to jest taka sytuacja, właśnie nie wiem, co teraz trzeba zrobić. Może ktoś, powinien na przykład piości nam podpowiedź, ale... Może powinny się pójść do tego pana. Nie, co by zrobił, Piotrze, co ty byś zrobił jako tutaj autor tekstu i producent tej płyty? No on trzech słuchach wspomniał, że jest gotowy, tylko że żyje. No tak, ale musi być ta osoba na sali. No tak. Tutaj pan. Tak. Na razie 160. 160. Po raz pierwszy. Doda więcej! Chociaż wiecie co, to jest nagrywane. Mamy dowody. Doda więcej. Jeżeli 170, to ten idzie, jest. Super. Uwaga, 170 po raz drugi. A to niech się 170. Czas, doliczamy czas. Jeszcze! 200?
200 po raz pierwszy. O oh, wow. Bo tak, bo właśnie nie, legendarna nie powiedziałam, bo zasady licytacji są takie, że trzeba być na niej obecnym. Ja musiałam skontaktować się z moim prawnikiem. Jasne. I co powiedział? Brać! Zebrać. 200 brać. Po raz pierwszy. Dobry prawnik. 200 dobry. Po raz. Ale skujowali. Drugi. Cele 31 tysięcy. Mi nie przesłał, tydzień czasu mi nie przesłał, ja potrzebuję... Uwaga, 200 po raz drugi, to jest prawie ostatni moment. 200 po raz... Drugi. Drugi i... Jaka to szczęśliwa jest? 200... Jaka to szczęśliwa jest? Raz... 8. Trzeci! Brawo! Gratulujemy! Bardzo, bardzo wspaniałego wyboru! Słuchaj, tak naprawdę... Trzy osoby mogą się podpisać. Bierzemy kasa idzie na Marzę. I naprawdę życzymy bardzo dobrego odsłuchu. Świetne nagranie, unikatowe. Ma moc. Tak, na śrubkę się odkręca tą płytę, to taki gatunek. Bardzo ciekawa oprawa graficzna. Ja bym mógł dopuścić. Karaś, jak nie ma CD, to cię zajebie. Jak nie ma CD, to cię zajebie. Powoli, moi drodzy, na after party. Dziękujemy Power of Love. No na CD. Bo koncert jest pod hasłem Power of Love and Przyjaciele. No grają dla zwierząt, my gramy, wszystkie zespoły grają dla zwierząt, ale pod hasłem Power of Love, przyjaciele, także dziękujemy Power of Love, wielkie brawa! To naprawdę wielki power i moc. No dzięki wam, że wytrwaliście. Dobra, tak. Czas się odkleić. No co, słuchajcie. Do zobaczenia. Już może jeszcze powiemy za chwilę. Ale może... Na razie stoi.